Pasza biceps na bombsite, B ustawiony na daleko, no i pasza przed szansą, pasza w jednym strzałem w głowę drugim, ale pokonany, chociaż ta przewaga jest po naszej stronie i to jest najważniejsze. Znak coraz bliżej, to też dla nas ważne, bo nawet jeżeli Znak nie zdąży nikogo wyciągnąć, to będzie wchodził na plecy, flash na Neo, na Białego, ten nic nie widział, no i terroryści atakują, ale Znak jest coraz bliżej, niecelnie Biały, dobry Mołotow, no i teraz Znak będzie musiał przyspieszyć, on na plecy, za chwilę będzie wchodził, frag dla Neo, Neo przed szansą, tam jeszcze jedna pestka by siadła i byłoby po rundzie, ale niestety Filipowi się nie udało. Był na szczęście Michu, był Biały i runda lądu. Wymyślił gracze MVP. Na razie wciąż jeszcze czekają. Dużo mówiło się o wczorajszym występie Micha, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. Mimo tego, że mecz na Mousesports przegrali, ale Michu strzelił około 78 chyba fragów na tych trzech mapach, a to wynik naprawdę rewelacyjny. Głos mi się zmienił? O rany. A to nie wiem, co się stało z moim mikrofonem, przyznam szczerze. No, na chwilę mi się... Na szczęście, to na chwilę mi się przestawił mikrofon, no nie wiem czemu, zaraz to posłucham sobie. Ojej, faktycznie. Ej, co się stało? Mój mikrofon się popsuł. Nie no, mówiłem wczoraj, że mikrofonem są problemy, ale a takie? Czekajcie, ja sobie odłączę na chwilę mikrofon i zaraz do was wrócę. Ej, to nie wiem, co się stało z głosem. Ten mikrofon mój szwankuje niestety. Co to było? I za mutację poszedł. No dobra, to takie XD było. Faktycznie. Wybaczcie, moi drodzy. Wybaczcie. Tymczasem wejście na bombset, a tutaj Biały na BS-ie. On czeka na to wejście zawodników MVP. Za chwilę Pasza powinien dostać rywala w smoku. Pasza widzę z jednym fragiem. Pasza jeszcze biega z tym sprayem. Nie udało się trafić, no ale przewaga po naszej stronie już 3 na 1, bo Neo znowu strzela ze skauta w głowę. Neo, jak już strzela ze skauta, to tylko i wyłącznie w głowę. Patrz, lecą mołotowy od terrorystów, ale ci będą chodzić na bombsite B. Tutaj dobrze ustawione jest Neo. Neo, dwa trafienia, tam jeszcze na górze był Heska. Pomagał Pasza, wyciąga USPK Neo. Zapraszam na ułamkę sekundę, żeby tego fraga mógł zdobyć. 4-2 jednak przewaga po naszej stronie. Zef jednak po raz kolejny trafia. Pasza biceps niecelnie. Będzie miał kolejną szansę. Jarek Pasza wie dokładnie, gdzie jest Zef. Ten po prostu pilnuje kontu. Poczekasz, na plecy wejdzie Ksain. Czy ktoś pilnuje tej eski? Chyba nikt. I to jest problem, chociaż Snax już się mądrze wcelował. Już pilnuje pleców kolegom i za chwilę Snax powinien dokończyć tę rundę. Tak jest, Snax pomyślał. Plus bombu, no 25 sekund do końca. On chce wchodzić od nogą sam. Kiedy ma jeszcze kolegę od drabinki, no może to będzie jakieś rozwiązanie. Chociaż Snax zapewne za chwilę sprawdzi. Nie namierzył jednak rywala. I to będzie szansa. Snax za chwilę się może mocno zdziwić. No ale solo niecelne. A tu Snax szybko wyciąga P250, no i wyjaśnia sprawę, także solo, mimo tego, że zakradał się na plecy, mimo tego, że prawie się udało. Na odnośnie tutaj tej odnogi pilnuje Michu, Pasza trafia, Pasza raz i dwa, no proszę, jak ładnie, teraz Jarek Pasza skutecznie, celnie, no i Pasza po raz trzeci. A teraz spadną runę wykonuje Jarka Paszy, a Biały z Prefairem, jednym Jacksign, atakuje. No dziwne, wynik kupujących kawdarów, ja mam wrażenie, że ta MVP PK to nie ma zielonego pojęcia o ekonomii w Counter-Strike'u. I o tym, jak grać i kiedy grać, tymczasem Biały, no on sobie tutaj postrzela do rywali. Na razie... MVP PK nie pokazuje niczego specjalnego, no się sobie biegają, strzelają, robią co chcą właściwie. Chowany Biały jeszcze na spokojnie z tej eski wychodzi, Neo na plecy, no na spokojnie, co to robi zrobić zawodnicy Wildos Pro, Neo agresywnie chowa się Zef za smokiem na MTW. Tutaj zostaje sam gracze Wildos Pro bardzo blisko siebie i Neo i Biały, teraz Biały wychyli na rywala, wiedząc gdzie będzie, no i mamy rundę na 11-1. Chociaż w tej rundzie bombą już na bombsecie Zef, chociaż Neo za chwilę będzie starał się wychylać. Wciąż na spokojnie, złapie rywala bardzo mądrze, Neo. Nie starał się skanować bomby, po prostu poszedł po przeciwnika. No i teraz broi bomby na raz. Neo, no tak się nie przejmuje specjalnie, chociaż dobrze HSK wychyla. Więc Pasza zostaje w tej sytuacji sam, no i HSK ma szansę wygrać tę rundę. Smoke jednak na paczkę, no i Pasza znowu broi. Chyba nawet nie słyszał HSK, złapał bombę Pasza. No ten na chwilę się jeszcze wstrzymał. Dorzucony kolejny jakiś granat. Pasza w smoku broi, HSK na blisko, no i niecelny strzał. Pasza przestał broić, no i w sumie trochę szkoda, bo Pasza nie wie chyba, gdzie jest rywal. Skąd cela rywal? Pasza, co to za pojedynek? Pasza. Nie no, Jarek. Jarek. Nie możesz tak grać, Pasza, nie możesz. Nie wiedział nawet skąd te strzały idą. Pasza, Pasza był obrócony w ogóle w złą stronę. Nie wiem, czy on się zgubił w smoku, czy tutaj chodzi tak naprawdę, no ale cóż to był za pojedynek. No a tu 3-2, chociaż solo z indywidualną taką solo misją u solo. Można by rzec, Neo probija się z nim dosłownie o metr. Jakie tutaj timingi, że oni się minęli z Neo. Ani jeden, ani drugi siebie nie zauważyli. Solo zdziwiony, dlaczego tu na bombsecie B nikogo nie ma. No i solo idzie dalej, to jest dla niego doskonała okazja, żeby zdobyć fraga. Na pochylni już zawodnik terrorystów. Za chwilę Neo zostanie namierzony, no i solo w końcu zdobędzie fraga. Numer 2. Nam Zef potknął przy okazji, no ale... Bombsite B zajęte, tutaj Biały na blisko, sprawdzi sobie eskę, to na blisko, solo jednak to, po raz kolejny, to już dwa fragi w tej rundzie. No i Pasza zostaje sam, on od respa CT ucieka solo, a na górze ustawiony jest zawodnik
terrorystów. Ma jeszcze smoka. Jarek Pasza, ale ten smok źle rzucony, bo przecież bomba leży po drugiej stronie. Jarek Pasza jeszcze będzie walczył. Wychylał się Zef. No tu Pasza czeka na niego. Jeden frag dla Paszy jest, teraz będzie broił bomby na raz, a tam Solo na górze, ale zdobędzie tego fragę ze spokojem. Nie spodziewał się Pasza, że Solo tak daleko ucieknie. Liczył, że pójdzie do CT. Neo wcelowany już od drabinki, odprowadza tylko kolegów wzrokiem. Solo na plecy, Solo tutaj poklikał, ale niescelne te strzały. Teraz Solo, pięknie wyciągnął tu Snax, ale plantowana już bomba. Zawodnicy CT, mimo że mają taką przewagę, odpuścili kompletnie. Michu przy odnodze, chcą dorwać Solo koniecznie. No i to Pasza razem z Michem właśnie fragę zdobywają. No i Michu przed szansą, HSK i Glow obok niego. Michu za chwilę będzie miał problem. Michu walczy z dwójką rywali. Michu pięknie prosto w głowę. Na plecach jednak Sainz z CZ-ką. No i Michu goni rywala razem z Jarkiem Paszą. Znowu pogonitwa, znowu pędzą po przeciwnika. Ale antyterroryści w tym sajcie ginie Michu. No i Jarek Pasza zostaje sam w sytuacji 1 na 3. Z jednym fragiem Pasza walczy cały czas Pasza. Ale brojona już bomba na raz w smoku. Pasza nie wie, gdzie ta bomba jest. No i to jest największy problem. Chciał już wyciągnąć nóż, ale bomba rozbrojona, bo miał te chwile za zawodnicę te. A więc... Co się stało z mikrofonem? Urwało mi na chwilę? A okej, dobrze. Na chwilkę już się bałem. Nie, po prostu przez chwilę nic nie mówiłem, bo... Akurat drapałem się pod pachą i byłem zajęty. Wygląda ten obryw, ale tylko za 8 HP. Rozbite szybki. No, tu się troszeczkę poblokowaliśmy, ale... Nie szkodzi. Co tu robi Solo? Nie, no błagam, Solo! Solo wyjeżdża na drabince, no i z P90, jak na FFA, no Solo pokonany, no czegoś takiego chyba Neo jeszcze nie widział. Solo wchodzi sobie na drabinkę, nikt drabinki nie patrzył, mimo że było nas tutaj trzech, tej pochylnie nie pilnował. Coraz bliżej już jest Zef, no właściwie przy Snaxie, bo mamy podłużona Snax. Co się dzieje w tej rundzie? Zef odpuszcza. A defusa Zef, nie no, ja zaraz stąd wyjdę. Zef schował się na bombsite. Nikt tego BS-a nie pilnuje. Zawodnicy Virtus Pro uciekają już na daleko. Co się dzieje w tej rundzie? Boże, nie. Tak, błagam. Dzięki, Janusz, nie? Janusz, jesteś przegościem. O Boże, o Boże. Helena. No. 13-5. Trafiony Zef. Anzelki wychylał się biały, nie bał się wychylić agresywnie biały. No tutaj na pewno lekcje Counter-Strike'a. Na tym turnieju dostaje MVP PK. Wcześniej znany jako MVP Project. Tymczasem Pasza Wiktor na plecy. Jarek Pasza z jednym, drugim fragiem. No i chyba pozamiatane. Już tylko Glow przy życiu. Ostatni żywy. Zobaczmy, Jarek Pasza po fragach, Glow tutaj sobie z nim poradzi. A 19 fragów Jarek Pasza ustrzelił jednak w tym meczu. Glow 9. Za chwilę przejdziemy sobie do drugiej mapy, czyli The Inferno. To już nie wiem absolutnie w Glowa. No właśnie, Snax dokończył. Zresztą najlepiej strzelający zawodnik po stronie Virtus Pro 25-8. Tak wyglądały statystyki Snaxa. Znakomity mecz.